clock away. Kupić czy nie kupić? Nowy samochód w GTA. Robiłem już tuning na moim kanale, ale zastanawiam. Fajne auto, no. Można w nim dużo zmienić. Posprzedawałem część moich furek. Te głównie co nie lubiłem, jakieś takie. A! Mówię, dobra, dupa. Sprzedaję je. I teraz mam mniej już tych furek, ale to nie źle, bo. Te furki, którymi nie jeździłem, to po co mi one, no. Niech sobie tam ktoś inny nie jeździ. Po co mi tak? Ja zostawiam w garażu, tak sobie postanowiłem, zostawiam w garażu tylko te fury, które naprawdę lubię. Jakiegoś tam Spectera, jakieś tam FMJ-y i inne tego typu rzeczy sprzedaję, bo mi się nie podobają. I już. No i tyle. Nie ma tutaj co dyskutować. Szkoda mi hajsu teraz wydawać na szarki, powiem wam tyle. Poczekam aż Rockstar. Wiecie co? Gram sobie normalnie, cisnę, a tu nagle cheater mi jakieś UFO spawnuje na głowie. No mówię, o co chodzi, słuchajcie. I mam wydawać na taką grę jakieś 200 zł albo 400, żeby kupić sobie szarki i tam jakąś nową zawartość? Denerwuje mnie coś takiego, więc póki co na razie się wstrzymuję i po prostu sprzedaję to, co mogę sprzedać, żeby zarobić hajs. Denerwuje mnie tylko jedna rzecz, że nie mogę sprzedać mojego Voltika rakietowego. No, dlaczego? Nie rozumiem tego. Dlaczego nie można go sprzedać? Przecież... Wiecie, jak długo mu się ładuje nitro? Czy nie wiecie? A na wyścigach i tak, co tam? Zdenerwowałem się. Kupiłem ostatnio ten samolot sobie na live, jak grałem z wami. I też nim tam próbowałem walczyć z tym działkiem. Tym takim wybuchowym. I dupa, to też działko tak słabo działa, bo ono... Bardzo powoli strzela, no ten taki KM z burzącymi pociskami. No fajnie, że one wybuchają, że to jest, są takie wybuchowe i ten. I samolocik ogólnie jest spoko, mi się z wyglądu podoba, ale kurde. No ciężko nim cokolwiek tam zabić, no bardzo ciężko. I tak jakoś trochę żałuję tego hajsu, no. Te samoloty ogólnie, wiecie co, ja bym na waszym miejscu, jeśli chcecie kupić jakiś samolot, poczekajcie, ja wiem, że tam wszyscy mają już i ten, ale te samoloty są naprawdę słabe. Jedyny samolot, jaki opłaca się teraz kupić, to jest właśnie Hydra. I ile ona kosztuje? No, 4 miliony, 2 miliony? Teraz zobaczę. Nawet już nie pamiętam. Co, Hydry nie ma do sprzedaży? The fuck? Nie, ile jest? O! 3 miliony kosztuje! 3 miliony! A jest lepsza od wszystkich tych samolotów razem wziętych. Tam bombardowanie macie w nich? Daj sobie spokój. Ja próbowałem z tym bombardowaniem, bombardowałem cele i ciężko się nauczyć. Okej, to jest kwestia wprawy. Jak można się tego nauczyć i tam lepiej celować, co? No, jak najbardziej, ale kurczę... Jakby to powiedzieć... W momencie, kiedy ja bombarduję jeden cel, Hydrą jestem w stanie zbombardować już 5 następnych. Mówię tu o na przykład Headhunterze, bo tutaj w tym najlepiej mi się sprawdza takie testowanie tych samolotów i ich możliwości, więc... No o czym my tu mówimy? O czym my mówimy? To nie ma w ogóle racji bytu, no, to całe bombardowanie. Dajcie spokój. Strzeli mnie, czy mnie nie strzeli? Hydros. Chyba nie strzeli. Właściwie nie wiem, czemu jadę do salonu tuningowego, skoro salon tuningowy miałem w garażu, ale okej. Nie wiem, co ten... A, idź. Nie wiem, co ten gościu chciał osiągnąć, ale po prostu się rozbił gdzieś tam. No spoko. Także stuningujemy sobie tą furę. Zamknąłem sobie działalność w bunkrze już na live, jak sobie razem graliśmy. Pytaliście mnie o powtórkę z tego live'a, ale niestety, no nie udało się... Nie udało się, no... Nie ma powtórki. Nie zapisała się na YouTubie po prostu. Nie wiem czemu. YouTube się zbuntował i... Wow! O, się wystraszyłem. Aż mi normalnie gęsia skórka. Nie wiem, widzieliście jakąś bombę tutaj? Bez kitu, mogłem sobie stuningować w tym... W garażu u mnie. I ciekawe, kto będzie musiał zapłacić za naprawę tego auta. No na szczęście bez opłaty. Na przykład, jak zniszczę sobie teraz... Nie wiem... Piszcie mi w komentarzach, jak to jest teraz, bo jak zniszczę sobie teraz T20, to płacę 20 tysięcy kary, czy za naprawę, no nie? W
Wcześniej chyba tak nie było, nie płaciło się aż tyle za te 20. Wydaje mi się, że było mniej, o 20 tysięcy to zobaczcie. Musimy zrobić tego headhuntera, stracić sporo czasu na to i dostajemy tylko 20 tysięcy, a stracić 20 tysięcy w GTA jest bardzo łatwo. Weźmiesz sobie albo opresora, ktoś cię zestrzeli, chociaż trudno opresora zestrzelić, no ale jakiś taki pojazd, no nie? I dupa, nie masz 20 tysięcy, a ktoś cię zestrzeli w hydrze. I tylko jak masz hydrę z Pegasusa, to tam $200, a jak masz tą swoją hydrę taką z hangaru, to tylko $1000 zapłacisz kary. Ech, dziwne jest to GTA, no. Chodzi ogólnie o to, żeby jak najwięcej kasy tracić, nie wiem. Dobra, a propos tracenia kasy, no to właśnie, na singlu robiłem sobie taki tuning, że nie dawałem tego spoilera z przodu. Wkładałem sobie taki zderzak i taką dokładkę, podoba mi się, niech będzie, jest dobrze. Tylne zderzaki, a tam jest sobie takie, silnik ulepszony. I co, ten samochód też nie jest jakiś tam super wyjątkowy, ale cieszę się, że go wprowadzili, jest bardzo ciekawy, jak widzicie. Można sobie zainstalować też takie wydechy, nie wiem, by ktoś chciał, bo to już jest najbardziej hardkorowa opcja. Ale no mi się podoba jakoś to na sorry, jakoś to mi się podoba najbardziej. Niech będzie. Materiały wybuchowe. A, to nie, to mi się pomyliło. No, chodźmy tu. Możemy sobie zakryć reflektory, ale nie, zakryte mają taką wadę, że nie będą świecić, niestety. Więc no, zróbmy sobie odkryte. Ładniejszy grill jest z zakrytymi, ale chyba te dolne światła będą się świecić z zakrytymi tymi. Wygląda jak z Mad Maxa jakiś samochód, znaczy powoli zaczyna tak przypominać, no nie? A dobra, zakryjemy sobie. Co mi tam? Zapinki, tylne zapięcia? O! Gdzie? A, tu na masce, dobrze. Myślałem, że gdzieś z tyłu. Dajmy sobie te tylne. Reflektory, no tu nie ma sensu wydawać, bo co? Bo nie ma. Możemy sobie tutaj oznaczenia. Ja sobie dałem to płomienne wtedy, ale teraz sobie dam jakieś pachy. Czyli paski, no. O, tu mamy jak z jakiegoś... O, 7, 19 tysięcy. Lusterka. No to jest ciekawe, bo mało który samochód ma możliwe lusterka do wymiany, nie? Ale są tylko dwa rodzaje, dwa modele tych lusterek. Więc ja dam sobie chromowane. Tablica lucek. Lakier, chromowany może, nie, brzydko wygląda, chromowany, klasyczny weźmy sobie. I jakiś może, o, niebieski fajnie wygląda, niech będzie. I też jasny niebieski, to jest ultra błękit. Okej, i wykończenie. No tutaj wyjątkowo białego nie zainstaluję. Nocny fiolet? Kurde, będzie wyglądać trochę... Znaczy, wygląda na czarny, nie? Ale to... Dajmy sobie taki, skórzany brąz. Fajnie. Klatka. Czy instalować, czy nie instalować? Dobra, niech będzie. Jak już hardkorowy, to hardkorowy. No i dach. Przeciwsłoneczny, tam jakieś coś. Sprzedać możemy za 600 tysięcy, także całkiem spoko. No ale wydałem... Ile? Milion chyba wydam gdzieś. Bo 800 tysięcy, 200 tysięcy jakoś tuning kosztuje, nie? Progi. Progi sobie zainstalujemy. Bo tak nie spojrzałem, czy... Ha, świetnie to... Super. Nawet nie ma modelu progów, tylko po prostu takie... Jeden spoiler. No i niestety trzeba go zainstalować, bo będzie samochód lepiej jeździć. Czy nie? Możemy mieć też taki. Ja chcę sobie czarny dać, będzie mniej widoczny chyba, nie? Zawierzę, możemy obniżyć, dosyć mocne obniżenie w tym w nim mamy, także git. Skrzynia biegów i zaraz sobie nim pojeździmy jakoś. Nie mam hajsu znowu. Koła. Sportowe, zobaczmy sportowe. Dajmy sobie offroadowe, terenowe. Nie. SUV. Te SUV-owe czasami to pasują jako do muscle carów, tak? O, może coś takiego. Coś w stylu Need for Speed Most Wanted. O, może takie, dajmy takie.
15 tysięcy. Ile to ja muszę zarabiać na to wszystko? Kolor wow. Śnieżna biel. No i trzeba kule odporne zainstalować, bo przecież zaraz mi jakieś gnojki powysadzają, nie? To opony, powietrze. I dym sobie dajmy niebieski. Niebieski. 10 tysięcy, nie tak źle. Szyby. Dajmy sobie mocno przydymione. I gitara. Także samochód ma sporo opcji. Jeśli szukacie samochodu ze sporymi możliwościami tuningu, to myślę, że ten, jak on się nazywa? Rapid GT Classic będzie fajnym wyborem. I bardzo ładnie brzmi, podoba mi się. A co do jazdy, no to... No to taki muscle car, no. Troszeczkę bardziej przyczepny niż Dukes. Nie no, Dukes to jest przesada, jeśli chodzi o przyczepność. Jak się tym jeździ? No i myślę, że w porządku. Nie jest taki jak muscle car, taki strasznie nieprzyczepny. Ale też widzicie, że troszeczkę potrafi zarzucić. Nie no, jest dobrze, jest w porządku. No i ten tuning, nie? Patrzcie. Tutaj sobie ziomek jakiś stoi. Te wydechy są przesadzone. Gdzieś pojechał, dobra. On driftuje. Dobra, jedziemy driftować z nim. Yeah, boy. Okej, okay, jedziemy. Wow, wow. Strzelasz mnie? Nie strzelaj mnie, chcę driftować, sią. Dobra. Ale driftik. On jeździ Fiuto. I co, kupi sobie takiego Fiuto za, nie wiem, 5 zł. I też super się bawi chłopak w GTA, no nie? To nie musi kupować znowu samochodu za milion, żeby się świetnie bawić. Ja o tym zawsze mówiłem, no to... W GTA jest dużo samochodów, które możemy sobie kupić za prawie nic, albo ukraść nawet z ulicy i też sobie fajnie stunigować i nim jeździć. No ale tutaj ja wam pokazuję nowy, bo taka moja funkcja jest w GTA, żeby pokazywać nowe rzeczy. No i tak on sobie wygląda. Przejdziemy się... O, goni mnie. Wow! Zobaczymy, jak on przerobił. Aha, on zrobił ten maksymalny tuning, zobaczmy. Damn. Jak to wygląda? To jest jakiś losowy gracz, nie wiem kto to jest nawet. Co on to za strój ma, damn it. No. Z przodu dał też zapinki, dał ten spoiler. I bardziej hardkorowy zderzak z tyłu. Plus jeszcze... Felgi dał bardzo fajne. Moje też są fajne, ale jego są... Myślę, nie wiem, bardziej pasują. Jego czy... No i taki możemy sobie zrobić tuning dodatkowo, jeśli ktoś chce, nie? To ja nie wiem, no... Wybierajcie. No, moim zdaniem oba samochody wyglądają bardzo fajnie. Tak z przodu jak się popatrzy, to przypomina Camaro SS69, nie? Tak troszeczkę. Zróbmy sobie paczki. To jest... Jak ja wbijam do GTA, to ja wiem, że muszę zrobić paczki. To jest standardowa rzecz. I zrobimy sobie paczki tym samochodem. Zobaczymy. Jedną tam dostarczę jakąś i gitarka. Mogłem porobić w sumie z tym hangarem coś zobaczyć, ale to trzeba samolot brać. Znaczy nie trzeba, no ale to są misje dla samolotów. W sumie samochodem chyba też można by było niektóre wykonać. I nie podoba mi się to zero. Gdzie leży ta cała moja kasa? Nie ma mojej kasy tu na podłodze, no. Tyle kasy tu leżało, tyle aut ja posprzedawałem już. Ja myślę, że Rockstar zabiera tą kasę gdzieś. Ja się wylogowuję z GTA i wylogowuję się i już mam jakoś mniej, tak mi się wydaje. No to mi się nie podoba. Pojazdy eksport. Spróbujmy tutaj jakąś pakę dostarczyć. Tu już mam 600 tysięcy zgromadzone, jak sprzedam. To już będzie trochę lepiej. Nie zwróci się jeszcze tuning tego samochodu, który zajął mi 15 minut. Czyli, no, czułem się przez chwilę bogaty, bo przez 15 minut mogłem wydawać bez większych problemów pieniądze na tuning tego samochodu, ale to już przeszłość, bo już nie mam tych pieniędzy i dupa. W ogóle planuję sobie posprowadzać tak, tampę driftową, tampę tą zwykłą, tampę, jak się nazywa ta tampa, no ta tampa bojowa, tak? I właśnie ten samochód do innego garażu i będę miał takie fajne muscle car w jednym. No co, tampa jest bardzo fajnym samochodem, nawet ta zwykła jest bardzo szybka i bardzo fajnie się nią jeździ. Znaczy no bardzo szybka, no bo jak szybka jak na muscle cara, no fajnie się nią jeździ. No. Dobrze, jedziemy po podróbki. Oh. Kurde, Asuka, świetny ślizg. O, stoi tu ten ziomek. Czekaj, bo wiesz co, ja robię paczki teraz, będę misję robił. Cyk.
jak to wygląda. Dobra, musimy pojechać w inną stronę. Ja nie wiem, on mnie chyba zabije. Bo zobaczy, że ja tutaj robię misję i pomyśli sobie, a nie, nie, nie. Ja ci nie dam zrobić misji. Ty nie dostarczysz paczka. No i zobaczymy, jak się nim właśnie jeździ przez miasto. A tak, żeby nie było nudno, to sobie odpaliłem miseczkę. Miseczkę, może tak mówić? Misję? Miseczkę. Bez kitu, miseczkę. Misieczkę, o, tak, misieczkę bardziej pasuje. Leci na mnie jakiś samolot. Nie podoba mi się to. Właśnie, samoloty też powinniśmy mu sprzedawać. I co to GTA tak laguje? Ostatnio jechałem przez drogę i UFO mi się pojawiło przed nosem. Także, cheaterzy dalej są w GTA, ale gdzieś tam się kryją. Boją się zgłoszeń chyba. O, mecz, a w inne miejsce jechać. Jak Tampa radzi sobie... Nie Tampa. Samochód Rapid Classic radzi sobie z odwrotem. Świetnie. Idziemy. Pyk. Wczoraj został wprowadzony. Ale dopiero dzisiaj sobie go stuningowałem i kupiłem. Znaczy kupiłem i stuningowałem. Ups! Ale głupia, po drugiej stronie rzeki. No, musiałbym przeskoczyć jakoś, ale ten samochód nie ma możliwości skoku. Nie ma nawet nitra. Tyle hajsu wydajesz na samochód, który nie ma nitra. Cholera. W Need for Speedach jest inaczej. Ej, w tym miejscu coś GTA laguje. Ktoś tutaj coś zespawnował dziwnego. Mam takie spadki FPS-ów. Cyk. Elegancko. Nie, no dobrze się nim jeździ. No ale nie jest to takie szybkie auto jak te supersportowe. Wiadomo, to jest tylko muscle, nie? Czy nie, to jest klasyk sportowy. A, nie jest traktowany jako muscle. To dziwne, no nie? No i niestety musimy wysiąść. Niestety mamy tu samochód do dostarczenia z jedną paczką. No, ale Rapid GT, myślę, że spoko, tylko no, ja już w ogóle was nie będę zachęcał do kupowania czegokolwiek w GTA, zwłaszcza z tej nowszej aktualizacji. O ile BWP, Opresor i parę innych samochodów z Gunrunning, no nie, w sumie wszystkie już wymieniłem z Gunrunning, które warto było kupić. Ale o ile Opresor i BWP warto było kupić, tak tych nowych samolotów, no jeszcze nie ma żadnych nowych samolotów, które warto by było kupić. Krążą słuchy, że ma się pojawić w sprzedaży Laser, czyli ten samolot z bazy wojskowej, który też ma działko wybuchowe, jak Hydra, z tym, że jest bardziej zwrotny jak Hydra, ale nie ma pionowego startu. No i moim zdaniem Laser byłby fajnym zakupem, jeśli potrzebujemy takiego szybkiego samolotu do zniszczenia czegoś. On chyba ma lepsze przyspieszenie niż Hydra, ale Hydra ma wyższą prędkość maksymalną. To tak dziwnie brzmi, mówiąc o samolotach. Wyższa prędkość maksymalna. Jeden samolot odrzutowy ma niższą prędkość maksymalną od drugiego samolotu odrzutowego. No ale to jest GTA, no. Tutaj samoloty... Testowałem jeden ten taki duży. Kojarzycie? To ma być chyba jakaś kanonierka albo coś. No to on był wolniejszy od samochodów ruchu ulicznego, także... porównując tu samoloty do samochodów, no bardzo się nie pomylę, bo rzeczywiście jeśli chodzi o prędkość maksymalną, no to one są dość zbliżone do siebie. Oh my god. No i dostarczyliśmy sobie ładuneczek. Pobawmy się jeszcze tym. No i tak, mówiliście, że zarabianie z bunkra najbardziej się opłaca. Ja nie wiem, tam dostarczamy do tego bunkra i ja bym musiał zobaczyć, z czego ja tak bulę dużo kasy dziennie, nie? Jak gram w GTA i co jakiś czas mi tam 8 tysięcy zabiera. Za posiadłości oczywiście. Ale aż 8 tysięcy, to chyba co 40 minut to się pobiera. Musiałbym dokładnie ogarnąć sobie, z czego to jest zabierane i co ile dokładnie. No bo wydaje mi się, że bunkier, tam za pracowników chyba się w bunkrze dużo płaci kasy. I chyba ten bunkier tak dużo kasy zabierał. 8 tysięcy co jakiś czas to jest dużo. Tam jakby było, nie wiem, z $500 to spoko, ale $8000 to... Jak tak grasz po 3 godziny, to ci znika z tego konta, no. I tam potem na drugi dzień wbijasz. Dlatego ja sobie na razie tą działalność przerwałem, ale wiem, że to jest fajne, bo tam dostarczasz sobie ładunek raz na jakiś czas i nic przy tym nie robisz i po jakimś czasie tam sprzedajesz, powiedzmy, dostarczasz dalej ten ładunek gdzieś do Los Santos, jak w moim przypadku. I sprzedajesz za 1 200 000 taki ładuneczek, nie? Ej, tutaj naprawdę GTA się coś mocno laguje. Bez kitu, patrzcie, dojeżdżam w to miejsce. Tu musi być jakieś... O, jest, zobaczcie. Haha. Widzicie, dlaczego nie warto kupować szarków teraz do GTA? Właśnie dlatego, bo tu jakieś balony wylądowały. Ej, wiedziałem, że tutaj coś ktoś zespawnował. Ja pierdzielę, co to jest?
No. I to zobaczcie, niedawno był update do GTA, gdzie chyba wprowadzili jakiś anti-cheat albo coś takiego. No widocznie nieskuteczny, no bo dalej jest dupa. I dalej pojawiają się jakieś dziwne rzeczy, cheaterzy, nie wiadomo co jeszcze. Bardzo niefajnie, zobaczcie. Wiedziałem, że coś tutaj. No. Ja pierdzielę. No szok, po prostu szok. Ech. Odechciewa się. Powiem wam naprawdę, odechciewa się grać. Jedyne co mnie trzyma przy tej grze, to, że mogę robić dla was materiały. W sumie sam prywatnie też dużo gram, bo no jednak wciąga to, nie? Ale tak. Wybrałbym chyba inną grę, która oferuje coś. Może nie tyle więcej, ale jakiś lepszy anti-cheat. Bardzo lubię GTA, ale kurczę, takie rzeczy mnie wkurzają. Psuje to zabawę. No, niby tam leżały, te tam. Niech sobie tam leżą, nikt nie będzie na to zwracał uwagi, nie? Ale no, z drugiej strony. Wiesz, że jak kupisz szarki, będziesz miał taki niesmak, bo ktoś ci w każdej chwili może popsuć zabawę. Tak? Ach, takie to jest. I dlatego ja na razie nie kupuję. Rockstar już raz sobie poradził w miarę z tymi cheaterami, teraz znowu jest jakaś lipa. No zobaczmy, ile to wyciągnie. Bo to ja tu na liczniku widzę, że pokazuje się 140 przez chwilę było. Teraz 130 mil na godzinę, o ile ten licznik nie jest zbugowany, bo czasami zdarzają się zbugowane. Trzeba by było sprawdzić na tym wydarzeniu online, albo wgrać sobie modyfikacje do singla. Chyba tak będę robił, że będę, jak będę testował samochody nowe w GTA, to będę sobie wgrywał od razu też licznik, żebyśmy wiedzieli, ile ja dokładnie jadę. No, w końcu i tak tuninguję większość samochodów na singlu. To tam możemy sobie to wszystko ładnie potestować. A tutaj to tak. Chociaż prędkość maksymalna to jedno, ale bardzo ważne jest to, jak się nam prowadzi ten samochód. Jak dla mnie, prowadzenie w tym aucie jest fajne, przyjemne, bardzo fajnie się nim jeździ. Dobrze się w nim czuję, jeśli chodzi o wymijanie. Troszeczkę zarzuca, ale to jest fajne zarzucanie. No, jakby samochód był taki super przyczepny i brał każdy zakręt bez żadnego jakiegoś tam. Tego to. To by było nudno strasznie. Tak to jest nawet ciekawie, nie? Jest niziutki, zobaczcie. Ale znowu też nie za niski. Fajnie te koła wchodzą nad kola, nie? Ale znowu też nie wychodzą poza nie. Bo jak testowałem sobie jakiś inny samochód z tych nowych, który to był? Też z Legendary. No, chyba ten. Tak, to był ten Visione, no nie? To. On już jest tak niski, że zderzaki mu się zapadają pod ziemię podczas jazdy i koła wychodzą z nadkoli, także to jest bardzo słabe. No a tutaj jest bardzo fajnie zrobiony samochodzik, sporo opcji tuningowych. No i dosyć szybki jest. Pewnie dlatego jest w klasykach sportowych. 120 mil na godzinę bez problemu. Myślę, że to jest spoko prędkość. Piszcie, co myślicie o tym samochodzie. Wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.